No dobra, misiaczki. Jak widziałem, jesteście ciekawi, jak mi się żyje we Francji. Idzie piątek, miałem luźny tydzień, więc korzystając z jedynego działającego Wi-Fi w lobby hotelowym, opowiem wam historię, która wydarzyła mi się niedawno. Tym razem bez strzałek, bo trochę pisania jest. Ponieważ nie ma tutaj chleba takiego jak u nas, jedynie produkty chlebopodobne smakujące jak kał z gluteiną, niemal codziennie odwiedzam lokalną piekarnię, żeby kupić bagieta. 4 tygodnie pod rząd tam chodzę i panie tam już mnie znają. Pracuje tam taka fajna szatynka, wysoka, śniada. No panie, cud frambuła. Z reguły jedynie słowa, jakie z nią zamieniam, to prośba o bagieta, ale z czasem zaczęliśmy gadać więcej. Ona była ciekawa, co tu robię i w końcu doszedłem do etapu, gdzie kupno bagieta trwa do 30 minut zamiast 5 minut, bo sobie pogaduszki urządzamy. No dobra, ale o chuj chodzi, zapytacie. Otóż już mówię. Podczas jednej rozmowy zapytała mnie, jak mi się podoba ta miejscowość, w której mieszkam. Taka mieścina 25 km na zachód od Paryżewa. Odpowiedziałem zgodnie z prawdą, że ładna, ale szkoda, że nie ma nikogo, kto by mnie po niej oprowadził i mi ją pokazał. Wtedy jebany księżyc zstąpił z nieba i zatańczył La Cucaracha do muzyki Lany Del Rey, bowiem ona na to, ja bym mogła to zrobić. Wymieniliśmy się numerami i umówiliśmy na weekend poprzedni. Wychodząc z piekarni, musiałem iść bokiem jak krab, bo... No bo tak, nie powiem dlaczego. W końcu nadszedł weekend i w piątkowy wieczór poszedłem odebrać ją spod piekarni. I ruszyliśmy na spacer. Pokazała mi trochę miejscowych zabytków, jakieś ciekawsze lokale, gdzie można, jak mawia mój mistrz Michalkiewicz, dobrze wypić i smacznie zakąsić. I inne atrakcje. W międzyczasie opowiadaliśmy o sobie nawzajem. Jak się okazało, laska miała korzenie albo żydowskie, albo cygańskie, bo jej dziadek siedział w obozie i co ciekawe, wyszedł z niego żywy. Ona sama nie była z Île-de-France, prowincja, w której leży Paryżewo, tylko z jakiejś południowej prefektury. Jej ojciec pracował jako dyplomata w RFN, kiedy jeszcze Niemcy były podzielone na pół. Chciał nawet, żeby córka poszła w jego ślady i wysłał ją na studia do Frankfurtu, gdzie nawet udało jej się obronić profesurę. Jak i dlaczego trafiła do piekarni, nie wiem i nie pytałem. W końcu usiedliśmy nad Sekwaną, która jest w chuj wielką rzeką i ciągnie się z Paryża aż w chuj daleko albo i dalej. Jeden szczegół, o którym zapomniałem wspomnieć, cały czas miałem wrażenie, że dziewczyna jest głodna, bo co chwila tylko słyszałem od niej buf. Myślałem, że ma jakąś ochotę na kanapkę z wołowiną czy inny chuj i kiedy już siedliśmy, zapytałem ją, skąd ta ochota na krówkę ni stąd ni zowąd. Wtedy spojrzała na mnie tymi karmelowymi oczami i rzekła: no, c'est toi le beau. Na zewnątrz było około 28 stopni, ale zmroziło mi krew w żyłach. Laska miała w rodzinie więźnia obozu koncentracyjnego. Jej ojciec pracował w dyplomacji, miała tytuł profesorski w Niemczech. A na końcu nazwała mnie bydłem. Pani z piekarni była Władysławem Bartoszewskim. Natychmiast zerwałem się z miejsca, ale bestia ruszyła za mną. Zrzucając warstwy fałszywej skóry, profesor Bartoszewski gonił mnie wzdłuż Sekwany, wyzywając mnie od dyplomatołków i dzierżąc laskę w dłoni. Jego wydobywający się z podziurawionych płuc głos odbijał się echem po wałach na rzece. Wbiegłem na rynek miasteczka, ale Bartoszewski był nieustępliwy. Zrzucałem stragany z bagietami i pieczonym mięsem, ale przeskakiwał nad nimi. Rzucałem w niego warzywami i tartami, ale i to nie przyniosło rezultatu. W szczycie desperacji wyciągnąłem 20 euro z kieszeni i podrzuciłem do góry, krzycząc: L'assistance sociale! Ale nawet horda murzynów, która mnie usłyszała i zakorkowała rynek, nie była w stanie go zatrzymać. Dopiero gdy zerwałem z latarni plakat wyborczy Frontu Narodowego i owinąłem się nim, byłem bezpieczny. Bartoszewski krążył wokół mnie, syczący, tupiąc kopytami, ale był bezsilny wobec wzbierającej fali faszyzmu, która mnie otaczała. W końcu prychnął w złości, przeskoczył ulicę i umknął do pobliskiego lasu. Od tej pory kupuję bagiety gdzie indziej.